co czat? No możemy tego konopa, jak jest krótki, 9 minut. No do... Ohoho, moja ulubiona streamerka. Dobra, to i idziemy na GTA, bo już dzisiaj za długie intro. Znaczy, intro nie jest długie, ale zaczęliśmy ostatnio późno. Wam mówiłem o wysypie podrób ekipy. To teraz Janusze weszli na poziom wyżej i podrabiają produkty, które nawet Energole nie istnieją, czyli energetyki ekipy. Ekipy. To pogadamy o tym w dalszej części odcinka. Tak samo jak o walce ekipy z youtuberami, którzy przedpremierowo wrzucali na YouTube'a ich płytę i zakończyło się to wieloma banami. Nitro wplątał się w kolejną kontrowersję na Twitterze, co zakończyło się wpłatą 10 tysięcy na cele charytatywne. Twitch zostaje zablokowany w naszym sąsiednim państwie przez streama ze strony hazardowej. A ja powiem wam jeszcze, ile 10 tysięcy dolarów taka strona zaproponowała streamerowi za jedynie godzinę transmisji. Wspominałam wam ostatnio o gali youtuberzy versus tiktokerzy, to teraz się okazuje, że organizatorzy jeszcze nikomu nie zapłacili godzinę, i robi się z tego coraz głośniejsza afera. A na koniec streamy ASMR robią się coraz dziwniejsze. Nie spoileruj, no nie mogę. Teraz macie na ekranie reporterów dzisiejszego odcinka, linki do nich znajdziecie w opisie. Rozpoczynamy kolejne zawody daily, bo w ostatnich nie pokonaliście, więc na dobry start. 70 koło łapek do 24, jutro macie kolejne newsy. Na Instagrama ile jest? Podcast z moim idolem, więc jak chcecie zobaczyć, kto to jest, to będziecie wpadać. Subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami z internetu. Następny wieżowy jestem w Dubaju, o kurde. Dobrze, zaczniemy sobie od Nitra, bo ostatnio wokół niego to było troszeczkę za cicho. Pewnie kojarzycie akcję z tym, jak Nitro zrobił ankietę na Twitterze z pytaniem, na ilu kilogramach kończy się kobieta, a zaczyna wieloryb. No, ten tweet odbył się wtedy sporym echem w internecie. Wiele osób wzięło tego tweeta na poważnie i powstały na ten temat artykuły, a w komentarzach ludzie krytykowali Nitra. Ale parę dni temu Nitro zrobił dosłownie to samo i napisał to. Ja wiem, że jednej z drugiej jest gorąco, ale takie spodenki, moje drogie wieloryby, ubieramy do 55 kg. Upał upałem, ale poczucie smaku chociaż minimalne. W komentarzach od razu zaczął się Armagedon, podobnie jak to było z wielorybową ankietą. I Twitter skrytykowała nawet Maja Staśko. To jest taka aktywistka, która działa zawsze w obronie kobiet. I ona napisała: Maja tweet, Staśko, to na to samo, festiwal oceniania ciał, jakby były produktem w supermarkecie. Potem pomiędzy Nitro a Mają wywiązała się jakaś tweetowa konwersacja i Nitro się jej zapytał, czy zostaną przyjaciółmi. Na co ona odpisała, że okej, ale jak wspomoże Feminotykę, Centrum Praw Kobiet lub Niebieską Linię. No i szybko potem Nitro wstawił screena z wpłaty 10 tysięcy złotych na Feminotykę. Feminoteka to jest taki największy feministyczny serwis informacyjny oraz zarazem fundacja. I chyba Nitro teraz dorobił się nowej przyjaciółki, więc macie tutaj prosty poradnik, jak się z kimś zaprzyjaźnić, a szczególnie kobietom. Po prostu wyciągacie z portfela 10 kafli. Ale trzeba pamiętać, że to jest internet i nawet wpłacając na jakiś cel pieniądze, to ciężko jest dogodzić ludziom. I ostatnio tego doświadczył koleś z kanału Daily Dose of Internet, czyli codzienna dawka internetu. On generalnie wstawia takie krótkie strajki na ciekawszych kanał na YouTubie w internecie i no robi na joke. Miliony wyświetleń. I dużo widzów prosiło go o zrobienie swoich ubrań, żeby można najlepszy było dawać mu jeszcze wsparcie, oprócz subowania i oglądania jego filmów. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Ale Rabat. Jezus, na największą bazą kodu rabatowego w online. Ale osobiście rabat. Polecam ci używanie ich wstyczki, które podasz do przepaśnika. Dobra, żeby tutaj przeskipować, ale nie do końca. Bez ale rabatu dosłownie dajecie się robić na kasę jak jakiś turysta w Egipcie. Więc jak chcesz zachować kilka stówek w swoim portfelu, to pobierz sobie z pierwszej linijki opisu wtyczkę od Ale Rabat. Zajmie ci to całe 3 kliknięcia, a zaczniesz oszczędzać szekle na jakąś specjalną okazję. Więc finalnie takie coś powstało. Ale możemy się koleżankować. Dobra. Ubrania, poleci na cele charytatywne. I udało mu się wygenerować łącznie 8300 dolarów i całą tę sumę wpłacił na pomoc dla bezdomnych. Jednak pod jego ostatnim odcinkiem zebrał sporo krytyki od ludzi w komentarzach, którzy twierdzili, że 8300 dolarów to jest dla niego nic, na pewno go stać, żeby wpłacić więcej i dużo osób po prostu po nim cisnęło, że wpłacił za mało, co według mnie jest dosyć posrane. No i jestem przekonany, że ludzie, którzy mu to pisali, to nigdy nawet nie wpłacili charytatywnie 10% z tego, co on tam przekazał. I pan codzienna dawka internetu odniósł się od tych komentarzy na swoim Twitterze, gdzie napisał: to jest 100% potwierdzenie, że ludzie znajdą jakikolwiek powód do hejtowania. Fani poprosili mnie o zrobienie ubrań, więc sprzedaję ciuchy, z których 100% profitów leci na pomoc dla bezdomnych, a potem dostaję takie komentarze. Podobna sytuacja no, była na... Tylko że to jest też takie Daily Dose, tutaj daje screena chłopa, który ma 5 lajków, a drugi ma 1 like. W sensie takie highlightowanie debili sprawia tylko, że więcej osób będzie pisało głupie rzeczy, nawet specjalnie, tylko po to, żeby ej, no patrz, będę na jego Twitterze, nie? W sensie trzeba zaakceptować fakt, to już mówiłem, że 10% każdego community to absolutni debile, absolutni debile. I po prostu ich trzeba albo zbanować, albo po prostu ich ignorować. W sensie nie da się być tak, że masz duże community, a tym bardziej jak Daily Dose w milionach subów i każdy jest inteligentny. Nie no, nie mogę. Elitarne grono. Nie da a się, zawsze będą takie debile. Komentarze. Podobna sytuacja była nawet w tamtym roku. A na tym... Twitch czacie, to 10% to normalni ludzie. Nadowski wpłacił 1 000 000 euro na walkę z k***osem. Dużo osób też
też miał problem, że w końcu to jest dla niego nic i najlepiej jakby od razu przekazał połowę swojego majątku. Nie szanuję takich komentarzy, bo to pewnie demotywuje ludzi do jakichś wpłat na cele charytatywne. Jak jakiś Józiek jeden z drugim napisze ci, że wpłaciłeś za mało, bo stać cię na więcej. Ale na więcej to na pewno teraz stać amerykańskich streamerów, którzy robią transmisje ze stron hazardowych. Ostatnio wam pokazywałem, że jednemu z aktualnie topowych streamerów, czyli Adinowi, taka stronka oferowała około 2 milionów dolarów za miesiąc. AdinSkiff, czyli inny popularny streamer, który w sumie jest znacznie mniejszy od Adina, powiedział, że zaoferowali mu 35 tysięcy dolarów za godzinę streama. And we are willing to pay you $35,000 an hour. That was double any sponsorship I ever got in my entire life. In the website, I was gonna have to give people money to start them. Właściciele tych stron hazardowych to operują gigantycznymi budżetami i przedwczoraj jeden gość na streamie sobie wygrał luźne prawie milion dolarów. Chat, pamiętajmy. Powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli jesteś turbo milionerem i wygrywasz 800k na jednym spinie, to nie robisz what the fuck, bro. Wiecie, to trzeba pamiętać o tym, że najlepiej to jakby streamer nawet nie pokazywał swojego ID, no nie, na stronie. A co dopiero jak pokazujesz to ID twórcom strony, a oni ci jeszcze doładowują fundusze do tej strony. To skoro ci doładowali już fundusze do tej strony, co nie jest złe, spoko, wiesz, streamujesz ich stronę, no to dają ci balans, żebyś mógł grać, no nie, takie odwdzięczenie się. Ale ty nawet nie wiesz, czy oni ci nie boostują procentów, no nie? A ja, jakbym był kasynem, to ja bym zboostował procenty. Lepsza reklama, nie? No, normalka, więc dzień jak co dzień. Nie za bardzo. Problem, bo takie strony są nielegalne w wielu krajach, a nawet takie w niektórych Stanach w Ameryce. Dlatego w ostatnich prywatnych wiadomościach, które XQC przypadkowo pokazał, Train, czyli streamer, który wygrał prawie milion dolarów, którego wam przed chwilą pokazywałem, pisał, że za jakiś czas będzie się przeprowadzać do Kanady, żeby po prostu nie mieć problemów z prawem. Ale problemów przez takie streamy to dorobił się aż sam Twitch, ponieważ cała ich platforma została zablokowana. Ten Słowacji, hazard, przez kurczę, jednego streamera, no ja który nielegalnie sobie streamował taką stronę hazardową. Jest... I teraz wielu zagranicznych streamerów prosi Twitcha o zabronienie hazardowych streamów na całej platformie, bo sądzą, że te streamy przyniosą za sobą wiele konsekwencji w przyszłości, patrząc na przykład na wszystkie antyhazardowe ustawy w Europie. Więc zobaczymy, co Twitch z tym zadziała, u mnie będziecie mieć wszystko na bieżąco, więc wiecie, co robić. A jak jesteśmy przy Twitchu, ostatnio wam mówiłem o tym, że baszonowe streamerki przyniosły się na kategorię ASMR, ale oczywiście w obcisłych leggingsach i wypięte do kamery. Twitch szybko na to zareagował i pobanował te oponentki, tylko że jedynie na 3 dni, co jest dosyć dziwne, bo jedna to już dostała 5 bana, a druga 4. Kiedy dla reszty streamerów 3 ban zwykle kończy się kompletną blokadą konta. Więc pani Amorant po 4 banie odpuściła sobie wypinanie do kamery i obcisłe sugestywne ubrania. I teraz grzecznie siedzi sobie w koszulce, masce gołębia i wali dziobem w mikrofon. Ja jestem fanem, widzowie. Pan gołom. Strasznie dziwny zrobił się ten Twitch, więc skoczmy sobie na inny temat. Niedawno wam mówiłem o tej głośnej gali youtuberzy versus tiktokerzy. Za granicą ten event śledziło miliony osób, bo walczy tam na przykład Austin McBroom z kanału The Ace Family. Mieliśmy tam jeszcze Jarvisa albo na przykład DJ'ego. A jak się teraz okazuje, firma Social Gloves, która organizowała ten cały event, jeszcze nikomu nawet nie zapłaciła. Wczoraj odcinek o tym rzucił Filmstar i mimo tego, że najpierw mówiło się o rekordowej sprzedaży, to teraz organizatorzy twierdzą, że sprzedało się jedynie 130 tysięcy pay-per-view, co jak patrząc na skalę eventu jest bardzo słabą liczbą. Jak rzeczywiście tylko tyle osób wykupiło galę, ja to organizatorzy nawet nie muszą wiedziałem, sprzedać że coś takiego jest. Kilka baniek. Ale i tak trzeba wszystkim zapłacić, bo ludzie się tam nie bili po mordach za darmo. Według mnie to tylko ta cena 50 dolarów za event z tiktokerami to była troszeczkę przesada, bo taką samą kwotę mieliście na przykład za galę Logana Paula i Floyda Mayweathera, ale wiele ludzi sądzi, że organizatorzy zaniżają sprzedaną ilość pay-per-view, żeby jak najdłużej zwlekać zapłacenie swoim zawodnikom. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać, bo sytuacja robi się coraz głośniejsza, więc będę wam robił o tym wszystkie update'y. Jak mówimy o... Ale co, oni nie mają żadnego wglądu, ile się faktycznie sprzedało? Co, organizacja przychodzi i mówi, no wiecie co, nie sprzedało się żadne pay-per-view, sorry. Jakby, tak, to chyba musi być jakiś wam